I teraz co się okazuje? Okazuje się, że to przekazywane często z pokolenia na pokolenie powiedzenie o ciężkiej pracy wyrządza nam bardzo wiele krzywdy, dlatego że tak wdrukowuje nam w głowę, że żeby osiągnąć jakiś cel, sukces, musimy na niego ciężko pracować. Zdarzyło mi się pracować z klientami, którzy właśnie mieli takie przekonanie, że aby coś osiągnąć, muszą włożyć bardzo dużo wysiłku i często wydźwięk ich różnych wypowiedzi był taki, że oni są bardzo zmęczeni tym, co robią, że oczywiście osiągają sukces, ale idzie im to bardzo jak po grudzie. I teraz pytanie, czy właśnie u podnóża tego wszystkiego nie leżą te przekonania o ciężkiej pracy. Ktoś może pomyśleć, okej, okay, no ale jakby nic nie idzie lekko. No ale z drugiej strony pytanie, czy to też znowu nie jest przekonanie. Bo na przykład ja nie mogę powiedzieć, żebym pracowała ciężko. Ja pracuję wytrwale, pracuję mądrze, ja planuję swoją pracę i osiągam to, co sobie założę, ale oczywiście bywają momenty, w których czuję się zmęczona, ale nie jest to coś, co bym nazywała ciężką, wytężoną pracą, bo ja sobie założyłam od, nie wiem, jakoś tak naturalnie, od samego początku, że ja nie chcę pracować ciężko, nie chcę tak o tym nawet mówić. Dla mnie podstawą właśnie jest mądra praca. Jak zmienimy ten sposób, w jaki wypowiadamy się o własnym życiu i osiąganiu celów, to po jakimś czasie okaże się, że nie tylko myślimy w ten sposób, ale też szukamy sposobów na działanie, żeby osiągać cele łatwiej, nie ciężką pracą, tylko właśnie tą inną, jaką sobie zaplanujemy, mądrą, sprytną, tak? No bo też jest, zwróćcie uwagę, coś takiego w społeczeństwie, że jeżeli ktoś nic nie robi, a ma pieniądze, to jest taki, wiecie, banan, leser, można powiedzieć, tak? Jest pytanie, dlaczego? No bo właśnie gdzieś jest ten taki, ten na piedestał stawiany tą ciężką pracę, ale przecież w życiu nie chodzi o to, żeby urobić się po łokcie. Mamy tylko to życie. Nie mamy innego, przynajmniej świadomie nie mamy innego. Więc chodzi o to, żeby było jak najłatwiej. Dlatego nie ciężka praca i jakby ktoś nas ocenia, że mało pracujemy, a na przykład dużo zarabiamy albo coś tam łatwo przychodzi, to zauważmy to, że ludzie będą tak oceniać, bo sami na przykład, samym im przychodzi coś ciężko, bo mają to przekonanie ciężkiej pracy. I machnijmy na to ręką, bo tu właśnie o to chodzi, żeby osiągać cele lekko, tak? Żeby to przychodziło, płynęło z flow. Więc po prostu zastanówcie się nad tym, jeżeli macie takie przekonanie, bez pracy nie ma kołaczy, tak? Oczywiście wiadomo, że trzeba coś zrobić, żeby coś osiągnąć, ale właśnie czy to jest obarczone tym takim ciężarem tej ciężkiej, wytężonej pracy, bo jeśli tak, to jest coś, co warto zmienić.